życie, wy panny i inne nieżonate, wy się 10 razy zastanówcie, zanim się ożenicie. Nie myślcie sobie czasem, że jak wy odkurzacie, a on powie, wyłączcie odkurzać, że on chce, żebyście sobie odpoczęły. Nie, wy za srogi hałas zrobicie, on meczu nie może oglądać. No naprawdę. Ostatnio wam powiem, siedzim sobie na wieczór, a mój stary godo tak, może my się zamienim pozycjami? A ja mówię, no pewnie, ty do gorów, ja na fotel. To jest prawda. Nie dość, że teraz przez to wszystko, to i nawet kobiety to się modlą inaczej. I oto co wieczór to się modlę tak ręce do góry wynoszę i mówię: Panie, daj mi mądrość, aby mogła zrozumieć chłopa swego. Daj mi cierpliwość, abym zniosła wszystkie idiotyczne pomysły jego. Daj mi miłość, aby mu wszystko wybaczyła. Ale o siłę to cię nie proszę, bo bym go chyba zabiła. Tak godą. Ale wiecie co? Przejdźmy do wiejskich pierdołów. Jak tam ławka koli sołtysika? Dali są tam z chacki czy nie? Bo widzicie, ja nic nie wiem, ja nigdzie nie chodzę, no jadę co na cmentarz i do głuche honoraty. Wiesz co, cingim tam siedzą, już nawet kobiety. Mało tego, że kobiety, nawet obcy tam siadają. No ty, wczoraj jadę do spółdzielni kurm. Glądą, a tam jakieś 2 łopce dziady są. Ty, jeden siedział, drugi się stoją na kule. Ty, nie był to ani Grzesiu, ani nie był to Heniu, ani nie był to Zyga. No więc się pytał, kto? Jezus, ja sobie myślę, no dzięki nun to musiał być jakiś łowcy. No dzięki nun to łowka już jest tak wszechstronnie znano, że teraz truniorze nawet przyjeżdżają z daleka, żeby sobie tam posiedzieć, a nasze biedne chłopy nie mają gdzie. To sy ty te bryle lepiej umyj, bo to nie były dziady. No kobiety to też nie były. No bo to kukły były. Czy ty żeś nie widziała, że po całej wsi takie stoją? U Galasa to mi się najbardziej podoba. Rychtyk ma tak otwartą gębę, że mu wszystkie zęby widać. No a wiecie, że u sołtysika i u piocha tej ciepce, co tam stojała, to ten rower porwali i już pod wzburszyniem go najdli. No nie pokładaj. No wiesz, kryzys! Kryzys, ludzie biorą co jest. Bo oni myśleli, że to jest wystawka jak w Niemczech, widzicie? No już naprawdę, ja się też pomyliłam. Żebym sobie myślała, co, tyle narodu ci się przed chałupy wylazło. Jezu, jak gorąco bez te lampy. A to same kukły stojały. Ale wiecie, co wam powiem? Widzieli, żeście, jak nasza okolica teraz jest oznakowana? No wszędzie znaki stoją. Tuże do zwłoszynka, tuże na parking, tuże tam. Jak ja bym nie wiedziała, gdzie mam jechać. Tylko wam tyle powiem, że do Zielonej Góry to oni znak źle postawili tam na tył obwodnicy kole zwłoszynka. Bo napisali, że to zielone jest tam, a ja wiem, że tam. Wy no uważajcie, wy wszyscy jak będziecie do domu wracać, żeby się wam drogi nie pomyliły. No, a tam jeszcze jest dopisane Spedwód Action. I ja nie wiem, co to jest za miejscowość. Może gdzie za granicą, he? Ty głupio, to jest Szwed, no wiesz, to stolarnia. A Action to kartony. No tam w kierunku tym się do nich dojedzie. No to dziwne, a czemu nie dopisali GS? Albo Zyguła? Albo, no, albo Petrus? Albo Bero? No, te wszystkie firmy tam są. No dziwne to. I no Action i Swedwód. Tego to już najstarsi górale nie wiedzą. No ale widzisz, wszyscy do nas trafili. Ale jeszcze co wam powiem, mój junak ostatnio jechał kombajnem i zatarasował całą drogę.
No i już takie korki zanim się otworzyły, a unsy spokojnie dalej jedzie. No to ci jak na tym CB całym zaczęli go wyzywać, ładnego szygu przezywali. No i w końcu ktoś mądry powiedział do tych, co tak wyzywają, że mają siedzieć cicho i się zatkać, bo za chwilę nie będą mieli coś ryć. No prawda mu powiedział? Ale tyle szychów dzisiaj było, więcej jak w lesie. I marszałek, i wojewoda, i nawet biskup przyjechał. A wiecie, że pani marszałek to się nazywa Polak? No, a w Dąbrówce to Miszko Niemiec. No i co z tego, a ty się Janina nazywasz i co? Do kompletu by tu ino Rusek brakowało i można kawał opowiadać. Lazaro mi się jeden przypomniał. Polak, Rusek i Niemiec jadą przez pustynię, dorwali wielbłąda. Polak i Niemiec siedli na dwa garby, a Rusek powiada: a jak gdzie? Na to Polak dźwignął wielbłądzi łogun i powiada: a ty, Saszka, do kabiny. Jezu, kochany, jakoś ty jest Rusia dowcipny, ja już nie wiedziałam. Ej, a wiecie wy, że nasze strażuki są najlepsze w powiecie? Mają najkrótszy czas reagowania, 3 minuty. A te wozy, Junek i Dominik. No ja się nie dziwię, że oni tak prędko reagują. Jak bary sklep pod nosem mają, tam ci im siedzą, zawsze są w gotowości. I no kierowcy nigdy nie mają. Zawsze się dojdzie, jak jest potrzebny. A ja wam jeszcze powiem, bo cud się w Dąbrówce wydarzył. Wiecie co? Wyremontowali ulicę Małą. Wiecie, tam koli poczty? Rychtyk doznam olśnienia. Jadę wczoraj do gimziarka, nie? I nie mam jakiej dziury mijać, bo wszystkie załatane. Ja wam powiadam, że musiały być, oż tyle lot się prosili, oż do Żynki Wojewódzkie w Dąbrówce zrobili. I wtedy się ten cud wydarzył i dziury załatali. A ja mam zaś taką propozycję, żeby takie dożynki co roku robić, to może i Rytek i Osia doczeką cudu i moją gasę wyremontują. No, bo muszę zaznaczyć, że sąsiadów to mi przybywa. No dobra, już tak skończym klepać i pójdziemy do domu bazaru. Adamek się będzie boksował. No czemu Godosz tak głupia Adamek? Nie możesz Adaś? No z kim się będzie boksował? Przecież Adamek to jest nazwisko. A po drugie, to było już wczoraj. Hello. Co przegrał? No, ja nie patrzałam wczoraj na telewizję. Nie spodziewałam się, bo całym sercem i duszym byłam za nią. No ale zdarzyło się, jeszcze będzie miał okazję mu oddać. To no, my mała dumy. No, ale do domu będziemy musieli pomału iść, bo musimy jeszcze po tą zupę węgierską zaliść, co ją tam, wiesz, na ten talon mają dać, nie? No. No, a wiecie co, jeszcze mu powiem? Tak swoją drogą, nie? Wyszło po naszemu, tak jak my powiadały. Będą dożynki i będzie tak gorąco, że te nasze VIP-y na tej naszej nowej sali się będą gotować i pod im z czoła do miski będzie ściekał. No. No też tak było. Nikt nas nie słuchał. Klimy nie założyli. I co teraz jest? A teraz jest wielki wstyd, bo też tak rychtyk było. Jeszcze by musiał w Expo swoje opary wypuścić i dopiero byście widzieli, co by się tu działo. Rychtyk to by było uroczo. Jak u nas? No, bo świńskich aromatów nie brakło, a tylko bez to, żeby nikt nie zapomniał, że to święto rolników jest. Bo gdyby nie te świnie, to byście ci w mieście Schabowego i Golunki nie pojedli. Ale wiecie co, te nasze biedne kło gospodyń, one się tak narobiło. Bez całe 2 dni siedziały tam zamknięte w Biedroneksie. Wiecie wy co, siedziały i gotowały, nic nie widziały, nic nie słyszały, kompletnie nic. I wy, ci wszyscy, co jedliście tam obiad, powinniście im za to podziękować. I teraz słuchaj, co tu były. I najgłośniej klaskać. No, one będą słyszeć. One bardzo słyszą. No.
A teraz będziemy pomału iść do dom, bo wiecie, gwiazdy gwiazdą ustępują, nie? A tu inne gwiazdy przyjechały. Tu przyjechała Dikando, a za chwilę będzie gaz, 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 wciskam do dechy, gaz, będzie dymać. No, czekaj, raz we wtorek poszukam ten talon. Ale na koniec to, że jeszcze chciała dodać, że wszelkie podobieństwo osób i wydarzeń jest czysto przypadkowe. No to do zobaczenia, jak niech tych nie widzę. Do zobaczenia na następnych dożynkach, na następny rok. To będą ogólnopolskie